Tauron zakończył pierwszy etap budowy farmy fotowoltaicznej na poprzemysłowym terenie w Mysłowicach. Zielona elektrownia jest największą farmą fotowoltaiczną w grupie. Paweł Jędrusik. To największa farma fotowoltaiczna Taurona w Polsce. Jej powierzchnia odpowiada powierzchni 22 boisk piłkarskich i da też dużo energii. Obliczamy, że energia powinna zasilić około 16 tysięcy gospodarstw domowych. To na razie pierwszy etap inwestycji, w ramach której zainstalowano ponad 82 tysiące paneli fotowoltaicznych. Obecnie farma ma moc 37 MW, ale będzie mieć więcej. To jest pierwszy etap budowy farmy docelowej, którą chcemy osiągnąć, moc docelową na poziomie 100 MW piku. Ten drugi etap już, jak wcześniej wspominaliśmy, już się rozpoczął. Mamy już pierwsze decyzje pozwolenia. Budowa farmy to kolejny element zielonego zwrotu Taurona. Obecnie spółka ma 3 farmy fotowoltaiczne o mocy 55 MW. Producenci paneli fotowoltaicznych mówią, że one po 25 latach zachowują 80% swojej pierwotnej mocy. Także myślę, że 25-30 lat spokojnie. Inwestycje Tauron mógł sfinansować dzięki pożyczce z funduszy europejskich, która wyniosła 82,5 miliona złotych.